shake. Tak, tak, shake. Nie wiem, co się stanie, jak ja zrobię, ale robię. Szakalaka. Jeżeli biust nam wypada z biustonosza, to już jest dla nas sygnał, że on jest zły i jest źle dobrany. Uwaga, ja mam naprawdę potężny biust. To nie jest fikumiku. Za szeroko rozstawione, to jest zły stanik. Nie kupujcie go za żadne pieniądze. Jak klapnie, to jest do bań. To są właśnie konsekwencje tego źle dobranego stanika. Przeważająca liczba komentarzy, że mają do bani staniki. O proszę. Dziewczyny, zapraszam was do dobrej brafiterki, kochane. Zastrzel raka. Jest z nami biustolog, czyli brafiterka, Jasia Chmielewska. Dzień dobry. Witam wszystkie panie. Jest to jedna z zespołu brafiterek sieci, już można dziś powiedzieć, salonów Madame, które tworzy i założyła Blanka Gankowska. Tak, zgadza się. Blania dzisiaj baluje na weselu. Baluje. Ja tutaj pozdrawiamy. Tak. A Asia przyjechała, bo ja poprosiłam, żebyśmy zaczęły od tego, że my nie będziemy gadać, jak ważne jest dobranie dobrego stanika, bo to słuchajcie... Bo to już wszystko wiecie. Mówimy od 5 lat o tym, prawda? Tak. Ale dzisiaj chcemy wam dać dowody na to, same sobie sprawdzicie, czy ten stanik macie dobrze dobrany. Jasiu, ja poprosiłam ciebie, żebyś przygotowała nam parę zadań i takich obserwacji do zrobienia, żebyśmy zgadły, czy mamy, oceniły, czy mamy dobrze dobrany stanik. I zacznijmy od ćwiczenia numer jeden. Tak. Ćwiczenie numer jeden. Dziewczyny, podnosimy ręce do góry. Poczekaj, najpierw wstajemy, bo one siedzą. A, dobra, wstajemy, kochane, szybciutko. Podnosimy ręce do góry, pięknie. I teraz tak, jeżeli biust nam wypada z biustonosza, to już jest dla nas sygnał, że on jest zły i jest źle dobrany. A można jeszcze podnieść ręce do góry i podskoczyć. O, to wtedy jest jeszcze lepiej. Jest. Tak, też warto sobie, jak ściągamy koszulkę, bluzeczkę, podnosimy. No się elegancko. Rozbieracie. Rozbieramy się. Też jak nam wyskakuje ten biust, znaczy się, że ten biustonosz jest źle dobrany. Czyli poczekaj, zatrzymam cię. Dobra. Czy wszystkie już robiłyście test? Wstajecie, te, co się nie chcą rozbierać, podnosicie ręce do góry, wysoko, tak, wysoko, podskakujecie i teraz ja pamiętam, jak Blanka mi mówiła, jeżeli cokolwiek wam kieruje ręce, żeby poprawić stanik, to on jest źle dobrany. Tak, bo to, jak tak. on wyjdzie dołem, to jest dramat. Ale jeżeli w ogóle, czy tył sobie będziecie chciały obciągnąć, czy ramionczka, po takim ćwiczeniu mamy nie dotykać okolic stanika, prawda? Dokładnie. To jest podstawa. Następnym fajnym ćwiczeniem, tutaj z kolei możemy sprawdzić, czy mamy dobre miski, to z klientkami robimy tak, słuchajcie dziewczyny. Taki shake? Tak, shake. Nie wiem, co się stanie, jak ja zrobię, ale robię. Poczekaj, szakalaka, ja robię. Ja dzisiaj jestem dla was, uwaga. Szakalaka. No i co? Nic się nie stało. Nic się nie stało. W momencie... A co się ma stać? Może stać? Jeżeli będzie za mała miska, górą nam wyskoczą piersi. To teraz szakalaka. Czyli pierwsze, ręce do góry i podskoczyłyście i piszcie te, którym cokolwiek się zadziało. Tak? I jeżeli wam jakakolwiek jest kierunek, żeby coś poprawić, to jest źle. Tak. Drugie, uwaga, szakalaka teraz, tak. Dziewczyny. O, tak, dziewczyny. Digi. Nic się ma nie wydarzyć. Tak. Nic się ma nie wydarzyć. Jak się komuś wydarzy, coś się przesunie, wyjdzie, nie wyjdzie, do brafiterki. Co jeszcze? Co jeszcze? Ja zawsze mówię moim klientkom w przymierzalni, jak im dobieram stanik. Dziewczyny, robimy taki ruch. Proszę bardzo, ja robię. Chodzimy. O co w tym chodzi? O to, czy nie obcierają nas ramionczka. Ramionczka? Tak, bo czasami ramionczka, słuchajcie dziewczyny, pamiętajcie o tym, że ramionczka są różnie szyte, mają różny rozstaw. I jeżeli w przymierzalni nam te ramionczka tutaj uwierają... Tu, bokiem. Tak. To znaczy się, że są za szeroko rozstawione, to jest zły stanik, nie kupujcie go za żadne pieniądze. I jeszcze jedna rzecz, ja chciałam, Masiu, żebyś podkreśliła coś, czego też mnie nauczyłyście, mhm, wy w opiece nad moim biustem, to jest to, że biust nie wisi na ramionczkach. Ty tak. opowiedz, jak ma biust się trzymać, a ja zaraz pokażę dziewczynom test, jak sprawdzić, czy biust nie wisi na ramionczkach. Mów. Dziewczyny, jak mamy dobrze dobrany biustonosz, fajnie jest dobrany tutaj obwód, więc nawet jak tu sobie poluzujemy te ramionczka, tak luźno. Słuchajcie, no to zobaczcie, właśnie. Ja tutaj Beatce tutaj... Ja dzisiaj specjalnie się ubrałam, żebyś ty miała do mnie dostęp. Tak.
Proszę bardzo, ja mogę być dzisiaj, pożal się Boże, modelką. Na jakim poziomie ten biust dziewczyny jest? On w ogóle nie zmienił swojego, że tak powiem, położenia. On cały czas jest, słuchajcie, fajnie, fajnie uniesiony, fajnie zebrany. Dobra, Baciu, poprawię. Poczekaj, bo biust nie wisi na ramionczkach, tylko jest podparty dołem. Tak. Tak, słuchajcie, bo tak naprawdę podstawą stanika to jest dobrze dobrany obwód. Ramionczka go tylko wspomagają. I teraz ja wam powiem więcej, bo Asia mi poluzowała i pokazała, że on nie zmienił pozycji, ale ja wam pokażę, jak bardzo ja mam dobrze dobrany stanik. Uwaga, ja mam naprawdę potężny biust. Tak, Beatka, uwierzcie mi. To nie jest fikumiku. Tak. Ja mam naprawdę potężny biust. Biust jest też już zestarzały. Jak pamiętacie, mam pępek między biustem, jak zdejmę stanik. Pokażę wam taki numerek. Ja w ogóle, ja specjalnie założyłam dziś taką bluzkę hiszpankę. Ja tak, żeby ci nie było przykro, to też tak założyłam. Tak. Zobacz, ale co ty tam nosisz tam? No dobra. Spokój się. Zobaczcie, ja w ogóle te ramionczka opuszczę. Tak. W ogóle. W ogóle. Proszę. Po pierwsze, nie mam obtartych tutaj, a noszę to już od 6 rano. Mhm. Tak? Bo tak. Kolejny test to są ślady po ramionczkach, tak? Dokładnie. Jeżeli wieczorem dzisiaj będziecie miały ślady po ramionczkach, to jest źle dobrany stanik. Zobaczcie, ja przy potężnym biuście, ze starzałym biuście, to nie jest młody, wiecie, ting. Jest to po prostu biust, słuchajcie, wymagający, ja bym to tak określiła. Zdecydowanie. Ja opuściłam ramionczka i mając stanik mogę nosić hiszpankę. Więc test jest taki, że teraz stajecie, opuszczacie ramionczka i biust się ma nie przemieścić. Dokładnie. On nie ma wam klapnąć. Jak klapnie, to jest do bań. Piszcie, jak wam wypadły testy. Po kolei test. Wstajecie, ręce do góry, podskok. Jeżeli cokolwiek poprawiacie, jest do bań. Potem szakalaka, szakalaka. Szakalaka, tak, szakalaka pochylona. Jeżeli cokolwiek się przemieści, wypłynie, wyjdzie, to jest do kitu. To jest do kitu. Idziemy. Tak. Jeżeli czujemy stanik, to jest źle. Tak. Tu szczególnie, słuchajcie, prawda, jak są tak. Ramiona, tak? Ramiona tutaj pod paszkami. To jest i źle. Test. Opuszczacie ramionczka i biust nie zmienia swojego położenia. Piszcie, jak wam te testy wypadły, a teraz Asia jeszcze pokaże wam kilka fotografii kary godnych. Asia, zostawiam cię z fotografiami, bo dobrze. Ty wiesz o nich więcej. Co tutaj jest źle? To jest taki typowy stanik babci. Ja to na to, słuchajcie, mam cudowne określenie. Ja, zawsze moje klientki się śmieją, bo ja mówię, że to są szczerzuje. Tak. Co tutaj jest źle? Słuchajcie, dziewczyny, przede wszystkim mamy sklejony biust. Czyli tu piersi są sklejone. Prawda? A mają być rozdzielone? A mają być, bo tak. Chcesz pokazać to u mnie? Bo ja mogę, nie mam kłopotu. Jeśli można, to poproszę. Proszę bardzo. Bo, słuchajcie. To ja mogę pokazać. Moja Blanka ma na to, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale słuchajcie, biust to nie pupa. Każda pierś musi znajdować się w swojej miseczce. Ona musi być, dziewczyny, rozdzielona. Ona nie może być sklejona, ponieważ jak jest sklejona, to tu nam się wszystko, dziewczyny, odparza. A w ciuchach to wygląda jak parówka. Tak. Nie ma tego tutaj dołka. Dokładnie. Wracając jeszcze do tego zdjęcia. Poprosimy. Jeśli można jeszcze raz to zdjęcie. I teraz co tutaj też widzimy na tym zdjęciu? Że ten biust leży nam na brzuszku. Tak. I tam następne mamy zdjęcie, gdzie będzie pokazane, jakie powstało, słuchajcie, odparzenie. To jest ten sam stanik, to jest ta sama pani. To jest ta sama pani i ten sam stanik. Bo my czasami wychodzimy z takiego założenia, dobra, mamy duży biust, jest gorąco. To tak jakby te odparzenia były wpisane w krajobraz. Tak, dokładnie. Dziewczyny, nic bardziej, że tak powiem, mylnego. W ogóle złego. To jest w ogóle złe i to są właśnie konsekwencje tego źle dobranego stanika i tego, że my się boimy fiszbin. Fiszbiny to jest w ogóle podstawa osadzenia biustu. I niech mi żadna nie mówi, że nie lubi fiszbin, że nie może fiszbin. To tylko oznacza jedno, nigdy nie miałyście dobrego stanika z fiszbinami na sobie. Kropka. To od razu mówię w ciemno. Tak. Kolejne zdjęcie. O, to też takie bardzo popularne. Tak, tu od razu mogę wam powiedzieć, że jest tak, za mała miska i za luźny obwód. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj w górnej części biustonosza, jak nam tutaj wszystko odstaje. A to jest tak powszechne zjawisko, tak. Taki widok.
U starszych kobiet tamten taki bez fiszbin, takie te trójkąty smętne. Tak. Smętne trójkąty, a tutaj znowu jest taka, wiesz, piłeczka zawieszona w przestrzeni, nie? Tak. To jest młodszy biust, to widać. To jest młodszy biust, który on, że tak powiem, nie powinien dziewczyny tak wyglądać. Także słuchajcie, nie tylko zróbcie sobie ćwiczenie, ale przejrzyjcie cycadele waszych córek, wnuczek i synowych. Dokładnie. I jak wpadniecie do nich dzisiaj, czy oni do was, to bierzcie dziewczyny na bok i mówcie, hej, chodź ze mną na test stanika. Dokładnie. Wszystkich testujcie. Tu nie wiem, czy mamy takie zdjęcie, które pokazuje boczną... Mamy boczek. To poproszę. Tu chodzi, i tutaj zwróćcie uwagę, jak jest umiejscowiona fiszbina. Ona jest za blisko piersi. Ona powinna być sporo, słuchajcie, dziewczyny... Ja mam fiszbinę pod pachą. Tak, i ty masz, Beatko, prawidłowo. Ja mam fiszbinę pod pachą, tutaj. Ta fiszbina jest za blisko. Tak. I to jest dla naszych piersi bardzo dziwne. Stały ucisk, okropny. Tak, stały tak. Ucisk na tkankę miękką to jest pierwszy krok do raka. Dokładnie. Jakikolwiek. Czy to są nogi, czy to jest pupa, czy to jest stanik. A tu mamy jeszcze metalową fiszbinę, która uciska. Ja mam fiszbinę praktycznie pod pachą. Naprawdę. To mogę wam pokazać. Kompletnie pod pachą mam. O, pod pachą. Bardzo daleko. Ale to, bo my też wychodzimy z założenia, bo tak, idziemy gdzieś, kupujemy biustonosz, tak ma być. Nieprawda, dziewczyny. Tak nie ma być. I ja chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz wieczorem, jak się będziecie rozbierać, to ponówcie test zdejmowania bluzki. Tak. Patrzymy, czy nie mamy obtartych ramion. Nie możemy mieć obtartych. I patrzymy, i to jest najbardziej niebezpieczne, czy nie mamy odcisku Na piersi od fiszbiny. Na piersi i tutaj, dziewczyny, też również w mostku. Bo fiszbina nie dokucza nam tylko tu, prawda, pod pachą, ale również tutaj, tak, tutaj w mostku, jeżeli mamy źle dobrany mostek. Bo pamiętajcie, że dobierając biustonosz, my musimy zwrócić na wiele, że tak powiem, szczegółów uwagi, tak? Musimy zwrócić na obwód, na ramionczka, na to, jaka jest fiszbina, czy nam nigdzie nie dokucza ta fiszbina. To nie są tylko dwie cyferki, prawda? Tak. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo, dużo rzeczy, które wpływają na jakość tego stanika i przede wszystkim na zdrowie naszych piersi, tak? To w takim razie wy już wiecie po kolei, jak zrobić sobie wielki test stanika. Biustonosza, tak. Tak. I koniecznie, jak później się nasz post ukaże, to będę też prosiła, żebyście pisały, jak wam wypadł, bo trzeba też do wieczora poczekać, żeby te obtarcia zobaczyć. Ale to jest bardzo, bardzo ważne i to was może przekona do tego, żeby poszukać salonu brefiterskiego w swojej okolicy. Ale mam informację. Tak? Przeważająca liczba komentarzy, że mają do bani staniki. O, proszę. Czyli dziewczyny, zapraszam was do dobrej brafiterki, kochane. Poszukajcie. Naprawdę, poszukajcie. Poszukajcie w swojej okolicy. Bo pamiętajcie, przepraszam, Batko, bo pamiętajcie, że źle dobrany biustonosz to nie są tylko problemy z samymi piersiami, czyli rak piersi. To są problemy z kręgosłupem, tak. To są problemy tutaj z szyją, z ramionami. Tak. Panie, które mają, słuchajcie, większy biust, niejednokrotnie one do mnie przychodzą i one się martwią. Wdowi garb się robi. Tak, dokładnie, więc to nie są same piersi, dziewczyny. To jest, że tak powiem, na źle dobrany stanik naprawdę składa się wiele, wiele chorób, tak? Skutkuje wieloma dolegliwościami. Bo my czasami myślimy, dobra, no boli nas ten kręgosłup, no ale dobra, mamy swój wiek, pracujemy. Nie, normalne to czuć się dobrze. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam potężny biust. Ja nie czuję stanika i nie czuję swojego biustu. I mamy zrobić w ten sposób, że nic nam ma tutaj nie przeszkadzać. Ale Asiu, ja wiem, że środowisko brafiterskie w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem piersi, tak, bo dzisiaj mamy specjalny dzień, robi wiele rzeczy. Gdzie możemy znaleźć informacje? Bo wiem na przykład, że są też bardzo korzystne cenowe akcje w salonach brafiterskich. Powiedz, Asieńko. Zazwyczaj jest tak, że zawsze w październiku dajemy o wiele większe rabaty naszym klientkom. Są organizowane, słuchajcie, różne eventy, różne konkursy. Nawet my tutaj, że tak powiem, z naszą Blanką, znaczy my, że tak powiem,
współdziałamy, tak? Ale chcemy wszystkich zaprosić, bo panowie zorganizowali taką akcję Zastrzel Raka. I zapraszam wszystkie panie do nauki strzelania. I słuchajcie... Kobyłce, u nas. I zobaczcie, ta broń, która tutaj jest, nie wiem, może ja to pokażę, pokaż. Do kamery, dobrze to będzie widać. Słuchajcie, ona jest autentycznie różowa. Ona jest autentycznie, słuchajcie, różowa. Ona jest autentycznie różowa. Słuchajcie, spotykamy się, ja będę, bo oczywiście z Blanią i z Asią ramię w ramię idziemy. Ja też będę, jeżeli to jest w jakikolwiek sposób atrakcyjne dla osób z naszej okolicy, to spotykamy się 27 na strzelnicy, ale jest pytanie, ja od razu powiem, jak znaleźć salon brafiterski. Kiedyś była mapa, teraz tą mapę trudno znaleźć. Ja mam najprostszy sposób. Wpisujecie bra salon, czy brafiterka, czy brafitting i w miarę spore miasto najbliższe wam. Tak. Czyli na przykład salon brafiterski Toruń. I to na pewno wam wyskoczy w Google, bo jakoś to kiedyś było usystematyzowane, teraz nie ma. Kiedyś to po prostu, no my w dalszym ciągu należymy do Stowarzyszenia Polskiego Brafitingu i myślę, że jak wejdziecie na tą stronę, to na pewno kilka salonów tam się wam... Można wpisywać brafiting i wasze miasto i tyle. Ale tak właśnie jak Beatka mówi, możecie też wpisać brafiting i na pewno wam się wyświetli taki salon, prawda? Słuchajcie, zadbajmy o siebie nie tylko w październiku, dbajmy o siebie przez cały rok, bo najlepsza babcia to babcia zdrowa, a przede wszystkim żywa. W związku z tym żyjmy, prawda. Czujmy się dobrze, nie usprawiedliwiajmy niczego wiekiem i zacznijmy od stanika, a reszta się ułoży. Ułoży. Ja, Beatko, jeśli mogę jeszcze zapowiedzieć, ostatnio oglądałam fajną reklamę, gdzie pani mówi tak, że siedzimy po półtorej, po dwie godziny, słuchajcie, u fryzjera. Robimy paznokcie. A nie mamy czasu iść A nie mamy czasu na to, żeby iść do brafiterki. Słuchajcie, to jest dosłownie 20 minut. 20 minut. Czasami więcej, żeby przekonać, bo również możemy kiedyś zrobić taki program pod tytułem jaki jest opór na zmiany, ale to już jest zupełnie inny. To już jest zupełnie inny temat. Zupełnie inny temat, bo tu Blanka i Asia mają tysiące anegdot. Można by stand-up z tego zrobić. Kochane moje, robimy dzisiaj test stanika. Teraz i koniecznie wieczorem. A jak się ukaże post, piszecie mi, jak wam wypadł ten test. Beatko, mam nadzieję, wieczorny. Że nam powiesz. Będziecie czytały. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że ten test doboru stanika zmotywuje was do tego, żeby pójść, szczególnie w październiku, gdzie są rabaty i fajne akcje. Asiu, dziękuję ci bardzo za przyjazd. Pozdrawiam wszystkie mądre babcie, kochane. My ściskamy ciebie, niech się Blanka dobrze wysypia po weselu. Na pewno się jeszcze spotkamy.